Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Meduza, witaj, jesteśmy... Siemano. Przed Prime'em. Tak. Przyjechałeś jest. Sobie popatrzeć na jakąś konkretną walkę osobę? No Szuli walczy, to trenowałem u niego, także jak już miałem taki wolny wieczór, dzisiaj mówię, zajadę zobaczyć, co się dzieje na Prime'ie. No i było show, ale te dymy mnie tak trochę nie porywają, ale walka Szuliego mnie interesuje. Dobra, skupmy się teraz na tobie i na twojej walce w Fejmie, również we Wrocławiu już za niedługo. Konflikt z Gołców przerodził się w walkę. Dałeś walkę Jaksowi, tak? Dałem walkę Jaksowi, niech potraktuje to jako prezent i też jakby dla mnie to jest fajna opcja zrobić coś innego, no bo walka grappling kontra MMA to jest coś, czego jeszcze chyba nie było, więc mam nadzieję, że będzie fajne show, że zaskoczę trochę ludzi swoją gibkością i siłą, ale wiadomo, że nastawiam się na najgorsze też i może to być ciężka walka, ale oczywiście wjeżdżamy tam wiadomo po co. No jest to typowy, stuprocentowy freak fight. Tak, typowy, stuprocentowy freak fight, ale no nawet bukmacherzy wiedzą, jak to się skończy, nie? Bo jednego tylko nie rozumiem, jak mówiłeś, że nie rozumiesz, dlaczego on przyjął tę walkę. Wiesz, o co chodzi? Dałeś taką wypowiedź, że ty to zaproponowałeś, ale i tak się dziwisz, że on to przyjął na tych warunkach. No wiesz, jakby... Nie wiem, nie pamiętam, żebym tak powiedział. No, tak no było coś takiego, że i tak, jak ty byś miał taką ofertę, to byś tego nie przyjął, bo... Aha, tak. No, o to ci chodzi. No, aha. No tak, no jako facet uważam, że mi byłoby wstyd walczyć z gościem, który nie może bić ani kopać, szczerze, nie? Jakby moja propozycja tej walki to było takie sprawdzenie jego męskości. No nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czy wy jako faceci byście przyjęli taką walkę i czy by nie byłoby wam wstyd wziąć walkę, gdzie przeciwnik nie może bić ani kopać. No mi osobiście byłoby wstyd. Oczywiście ja się nie wymiguję, chcę tą formułę i do końca będę dążył do tego, żeby ta formuła była. Nie, w ogóle nie wyrzucam myśl z głowy, żeby jakieś zmiany, bo nie, w ogóle nie chcę tego. Chcę zawalczyć formułę jiu-jitsu kontra MMA, ale jako facet, ja osobiście, nawet jakbym taką walkę wygrał, to bym się kurwa wstydził, co nie? No po takiej wygranej będzie taki słodko-gorzki smak, czy się cieszyć, czy trochę się nie cieszyć, nie? Jakby ale on nie wygra, stary, ale on nie wygra, to jeszcze w ogóle podwójnie wstyd, nie? Przegra z gościem, który nie może bić i kopać. No nie wiem, no dziwię się, bo uważam, że... No dobra, już pomijmy ten temat. Po prostu ja osobiście bym się wstydził. Nie wiem, czy ludzie mają podobne jakby zdanie. Możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzach, ale ja tam jakieś zdanie sobie wypracowałem na jego temat, właśnie argumentując to tym, że się zgodził na taką walkę. A powiedz, jak to wyglądało tam na backstage'u? No bo nie wszystko widzieliśmy, jak się ten konflikt wasz tam rozpoczął, jaka była jego geneza, bo nie wszystko na tych... urywkach było widać. Nie wiem, było takie zderzenie charakterów troszeczkę. On tam gadał w jakimś wywiadzie, że ja się wywyższałem, że Instagramem, że mam duże zasięgi. To jest gówno prawda. Nigdy w życiu, kto mnie poznał na żywo, wie jaki jestem i każdy, kto mnie pozna, ten w ogóle jakby nie odczuwa tego, że działam w internecie, bo dla mnie ten internet jest tylko dodatek w życiu, a nie jakiś tam wyznacznik tego, kto jest lepszy czy gorszy, bo uważam, że ważne są w życiu wartości, a nie to, co ktoś ma. Nawet jeżeli na to zapracował, to tak czy siak dla mnie ważniejsze jest to, jak ktoś traktuje drugą osobę. I za te farmazony chcę zrobić mu po prostu lekcję pokory, żeby po prostu wiedział, że słowa później przynoszą konsekwencje i na pewno będę dążył do mocnej dźwigni, którą będę chciał, żeby odczuł i żeby musiał sobie zrobić przerwę od sportu na jakiś czas. To będzie taki prezent od Meduski za to, że nie uszanował mojej osoby i też słyszałem dużo na jego temat. Niech się cieszy, że mam jakieś tam zasady i wartości. Nie będę się zagłębiał w jego sprawy prywatne, ale słyszałem, że jest z niego niezła szuja. Chodzi ci o te sprawy gdzieś tam... Nie poruszajmy tego tematu, nie wyciągam brudów nigdy. To nie są moje sprawy, jego, ale bardzo dużo osób do mnie napisało, że kibicują mi właśnie dlatego, bo źle ich potraktował i tyle. A nie będzie ci potem, nie wiem, jak to określić, żal albo głupio, że ty tą walką możesz mu dać gdzieś tam rozgłos, dalsze kontrakty, nabić mu fejmu, no bo walka fejmu ma... No w tym momencie, patrząc na polską scenę freakfightową, no jest taką dużą nobilitacją. Ten, kto tam walczy, no może liczyć na duży przyrost subów, duży przyrost followersów, rozgłosu, pieniędzy. Dałeś mu tę możliwość. Nie wiadomo, jak on ją wykorzysta. Nie? Masz rację, ale ja jestem osobą, która
nie, nie ma z tym problemu. Ja jak coś mam, to lubię się z tym dzielić. Jak miałem swój najwyższy szczyt w kariery, ostatni, może nie najwyższy, no bo te telefony były głośniejsze chyba niż te moje IRL-ki, ale w momencie, kiedy było mnie znowu bardzo głośno, ja się tym dzieliłem. Z każdemu chciałem pomagać dookoła, wiesz, ja nie mam z tym problemu. Ja kocham się dzielić z ludźmi. Jeżeli coś mi wychodzi, to lubię jakby sukces dzielić z innymi ludźmi i tak dalej. I nawet to, że go nie szanuję jako człowieka, nawet jako sportowca nie mam mojego szacunku sportowego, to mimo wszystko nie jestem takim gościem, który patrzy na to, a ja mu coś dam, ten. Niech po prostu sobie to wykorzysta na swój sposób i tyle. Nie obchodzi mnie to. Ja tam patrzę na siebie. Chciałem powrócić jeszcze do czasów, no nie twojej świetności, no bo to, ta świetność była bardzo, bardzo w krótkim odstępie czasu. Twoje IRL-e oglądało, śledziło bardzo dużo osób. Co się potem właśnie wydarzyło? Że te zasięgi spadły, że ta oglądalność troszeczkę spadła, tych widzów było mniej, no i ty skończyłeś robić w końcu te streamy. Tak, ogólnie gdzieś tam dużo czynników na to wpłynęło. Sam do końca nie wiem, czemu tak się wydarzyło. Gdzieś tam może się wypalił ten content, może za dużo tego robiłem, nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć. Ale to wszystko się tak szybko działo, że gdzieś tam w mojej głowie też było mocne zawirowanie, ale już powoli wychodzę sobie gdzieś tam w inne tematy i zobaczymy, ale coś tam nowego szykuję. No bo w pewnym momencie twoje streamy chyba śledziło najwięcej osób na Twitchu. Byłeś też na konfie Fejmu, no nie chcę powiedzieć, że byłeś pierwszą osobą, która robiła IRL-e, ale gdzieś dopiero po tobie był ten wysyp, nie? Że ty byłeś tą jedną z pierwszych, tak? Chyba tak to można powiedzieć. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że w Polsce, ale że jedno w tym okresie, że tyle osób to zaczęło pewno, wtedy oglądać. Może nie byłem pierwszy, tam nie byłem najlepszy, ale na pewno zbudowałem taki hype tego wszystkiego, że w tym pewnym momencie był taki boom na te IRL-e. Na pewno może tak, może nie przyczyniłem się do czegoś wielkiego, ale zrobiłem zamieszanie. Jeżeli chodzi o Twitcha. I na tym przystańmy, po prostu nie ma co tam, wiesz, tutaj szukać swoich mocniejszych gdzieś tam stron, po prostu było jak było, a teraz zaczynamy nowe drogi i się do tego przygotowuję. Uważasz, że nie wiem, jak ty to odczuwasz, wtedy ta duża popularność, kolejny raz, która cię trafiła po jakimś tam czasie, tyle osób, które śledziły twoje streamy, nie uważasz, że to cię troszeczkę przytłoczyło w pewnym momencie? Czy nie miałeś takiego odczucia? No bo tego było dużo, nie? Kurczę, powiem ci, że ja to jak jestem w akcji, a wtedy praktycznie byłem cały czas w akcji, bo te live'y trwały cały dzień, całe dnie, więc jakby jak jestem w akcji, to ja nie myślę, ja po prostu działam. Ja jestem człowiekiem, który nie nazywa się artystą, ale mam troszeczkę takiej duszy artysty i po prostu w momencie, kiedy ja coś robię, ja wyłączam emocje, wyłączam uczucia i po prostu działam, nie? I jakby bardzo dużo mam nieprzemyślanych ruchów z tego względu, ale nie miałem czegoś takiego, że coś mnie przytłoczyło czy coś. Może się gdzieś pogubiłem po drodze, ale to nie było coś takiego, że z jakimś zamiarem. To po prostu wyszło samo z siebie, nie? Dobra, chciałem się jeszcze zapytać. Ja jak coś robię, to daje się temu ponieść. Po prostu wszystko idzie u mnie jakby tak płynie. Tak, no. Chciałem cię jeszcze zapytać o sytuację z Hajlik, twoją potencjalną walkę z Paszą. Dlaczego do niej w końcu nie doszło? Bo mogłeś mieć main event, no fajne wydarzenie. Dużo osób mnie o to pyta. Jakby na tamten moment nie czułem się zbyt dobrze. Fizycznie, tak? Znaczy, no miałem tam pewną operację, jakąś tam zabieg, nie wiem jak to nazwać. Zresztą miałem naderwane i w pachwinie. No robiłem dużo jakiś tam, znaczy prowadziłem bardzo niezdrowy tryb życia, nie? Dużo gdzieś tam sobie paliłem ziółka, niezdrowo jadłem, całe dnie i całe noce robiłem live'y praktycznie, więc ten mój organizm był zajechany mocno, nie? I też jakby zgodziłem się na tą walkę, ale tą stawkę finansową ciągle podbijałem, bo nie do końca chciałem walczyć, nie? Już mówię, dobra, jak mi przekupicie, to już wyjdę, nie? I nagle Dubiela ogłosili, więc to tak wyszło w sumie. Ja nawet nie miałem wtedy czasu, żeby się spotkać z Hajligiem, jakby, bo cały czas byłem na live'ie. Tak wpadłem w ten wir live'ów, że te live'y trwały po 12-15 godzin, więc nawet nie miałem kiedy z nimi rozmawiać i to jakoś tak. Dostawałem od nich SMS-y z propozycjami walk, ale ja je tak, kurde, minimalizowałem, mówię, dobra, później odpiszę. I zapominałem o tym, zapominałem i tak jakoś tam to po prostu przeminęło. Dzisiaj myślę, że bym taką walkę przyjął. No bo trochę twoja walka z Jaksem jest, no trochę, jest dużo mniej prestiżowa od walki z Paszą, nie? Ja nie patrzę na to przez pryzmat prestiżu. Dla mnie każda walka to jest jakieś tam spełnienie siebie i to, z kim walczę, nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że teraz mam taką formułę, która mnie jara, no bo ja żadnym fighterem nie jestem, ja się bić nie lubię, nie umiem. Ja po prostu wierzę w jiu-jitsu, idę z lwim sercem pokazać samemu sobie, że to jiu-jitsu, które trenowałem kilka lat,
jest w stanie coś jeszcze tam mocno zamieszać. I to jest taki mój zamiar, żeby samemu sobie udowodnić, że wjeżdżam i cisnę. No bo swoje poprzednie walki wszystkie kończyłeś w parterze, nie? Tak. Dlatego chciałem podnieść sobie poprzeczkę teraz i odebrać sobie możliwość ciosów i kopnieć, ale to też było takie pod wpływem emocji. Teraz, ale nie żałujesz? Nie żałuję, ale dostrzegam teraz, że to było troszeczkę takie bezmyślne, bo teraz na treningach odczuwam to, że to są inne przygotowania. To są inne przygotowania. Jakby, wiesz, dwa treningi dziennie mam i na każdym treningu każdy może mnie bić, kopać, a ja jak taki chodzący worek treningowy chodzę i jestem bity cały czas i mogę tylko obalać. I obalę, nawet jak obalę, to kurde, trener mówi wstawaj i jeszcze raz obalaj. No i to jest takie, kurde, jakby walka z wiatrakami cały czas na tych treningach. Już chodzę taki, wiesz, czasami psycha mi się łamie, ale to jest wszystko po to, żeby owoce zebrać 21 lipca i wjeżdżam jak rugbista w niego. No kurczę, ale fajnie, cieszymy się, no bo jest w końcu Freak Fight, a Fame już coraz bardziej chyba odchodzi od takich dziwnych zestawień jak te. No, myślę, że to jest fajne sportowe w ogóle wyzwanie. To jest taki sportowy Freak Fight, no bo nie oszukujmy się, jiu-jitsu to jest sztuka walki. To jest piękny sport, w którym bardzo dużo trzeba jednak kombinować, myśleć, trzeba być sprytnym, trzeba być elastycznym, silnym, więc to jest naprawdę zaskakujący sport, ale trzeba troszeczkę ten sport zrozumieć, żeby to był widowiskowy sport. No dobra, to czekamy, przerwałem ci jeszcze. Nie, nie, luz, jest okej. Okay. Dobra, to dzięki wielkie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dzięki. Najlepsze antyfakty w internecie.